Jesteśmy na stanowisku firmy Meki. W temat nowości w systemach PA wprowadzi nas Andrzej Habrat z firmy Music Info. Witam na stoisku Lau Technologies we Frankfurcie. Meki w tym roku pokazał nam nową serię kolumn pasywnych. Mamy do wyboru trzy kolumny dwudrożne oraz subbass. Dodatkowo Meki odświeżył również serię końcówek mocy pod nazwą FRS. Mamy dwie końcówki FRS 1700 i FRS 2800. Nowością jest procesor głośnikowy Mekiego. Zarówno do kolumn aktywnych i pasywnych. Najmniejsza kolumna z pasywnej serii S to S512. Jest to dwudrożna kolumna o mocy 500 W. Ma wbudowany woofer 12-calowy i jednocalowy driver. Horn drivera posiada rozproszenie 90x50 stopni. Kolejna kolumna większa S515 to kolumna o mocy 600 W z wooferem 15-calowym. Driver ten sam jak w kolumnie S512. Największa z tej serii S525. O mocy 1200 W z dwoma wooferami 15-calowymi i jednocalowym driverem. Całości serii dopełnia subwoofer S518S o mocy 900 W. Posiada woofer 18-calowy. Nowe końcówki mocy serii FRS mają wbudowane filtry dolnozaporowe oraz szybkie układy wzmacniacza, fast recovery, które zapewniają czysty i klarowny dźwięk. Mniejsza końcówka FRS 1700 ma moc maksymalną 1660 W w bridge'u dla 4 ohmów. Moc stereo to odpowiednio 830, 540 i 310 W dla 2, 4 i 8 ohmów. Końcówka pracuje w klasie AB, natomiast większa końcówka FRS 2800 ma moc maksymalną 2800 W w bridge'u dla 4 ohmów. Moc stereo to odpowiednio 1300, 850 i 500 dla 2, 4 i 8 ohmów. Końcówka ta pracuje w klasie H. Procesor głośnikowy SP260 posiada dwa wyjścia i sześć wyjść. Posiada intuicyjną ekwalizację, crossover, wbudowany delay, procesor dynamiki. Wyposażono go w wysokiej klasy przetworniki 24-bitowe AKM o dynamice 120 dB. Każde wyjście posiada limiter, kontrolę poziomu, pięciozakresową ekwalizację, opóźnienie 600 milisekund. Ustawienia procesora możemy zapisać w 24 presetach. Nowością na stoisku Mekiego jest nowy mikser DL1608. Jest to mikser całkowicie sterowany iPadem. Mikser posiada 16 wejść, które pochodzą z serii Onyx. W sumie mamy do dyspozycji 8 wyjść analogowych. Mikser całkowicie sterowany jest przez iPada, aczkolwiek całkowite przetwarzanie audio, efekty, ekwalizacja i krosowanie kanałów jest realizowane poprzez wbudowany procesor DSP w samym mikserze. Także iPad w zasadzie służy nam tylko do sterowania samym mikserem. Jedyne audio, które przechodzi po transmisji bezprzewodowej lub przez stację dokującą, to są dwa kanały, które wysyłamy z iPada do miksera i dwa kanały z sumy głównej, które nagrywamy bezpośrednio na iPada. Mamy bardzo szybki dostęp do wszystkich funkcji miksera.
Wszystko jest realizowane oczywiście dotykowo poprzez odpowiednią aplikację. W każdym kanale możemy łatwo regulować poziomy. W związku z tym, że jest to praktycznie tylko sterownik, nie mamy żadnych problemów z latencją. W każdym kanale mamy szybki dostęp do equalizera. W zasadzie możemy wszystko realizować i zmieniać jednym palcem. No, czasami jest potrzebna ingerencja dwóch, żeby coś poprawić sobie. To, co jest fajne w tym mikserze na pewno, to szybki dostęp do na przykład kolejnych ekwalizacji. Wystarczy... Wystarczy po prostu przesunąć palcem, żeby się przełączać przez kolejne ekwalizacje w kanałach. To samo dotyczy kompresji w kanałach oraz wysyłek do pogłosu i delaya. Do dyspozycji mamy 6 wysyłek AUX, które są, każda z wysyłek posiada swoją ekwalizację. Bardzo szybko możemy się przełączać na poszczególne ekwalizacje. Jeżeli chodzi o AUX-y, wystarczy wybrać odpowiedniego AUX-a, odpowiednią ikonę. Każdy kanał możemy bardzo łatwo i przyjemnie spersonalizować. Możemy mu szybko zmienić nazwę, przypisać sobie jakieś zdjęcie, albo wybrać gotową ikonę z zestawu, który jest dostępny. Cóż tu jeszcze mamy? Jeżeli chodzi o efekty, to w danym projekcie, w danej scenie możemy wybrać sobie jeden efekt, do którego będziemy wysyłać sobie sygnały z poszczególnych kanałów. Jest to realizowane tutaj na zasadzie odpowiedniego AUX-a. Mamy wysyłkę, mamy jedną wysyłkę niezależnie do reverbu i jedną wysyłkę niezależnie do delaya. Tak samo jeżeli chodzi o kompresję w poszczególnych kanałach, możemy ją bardzo szybko zmieniać, możemy też bardzo szybko przełączać się między kanałami, jeżeli chodzi o te ustawienia. Obsługa jest bardzo intuicyjna i w zasadzie po kilku minutach nikt nie ma problemu z obsługą całego urządzenia. Docelowo z tym mikserem może współpracować jednocześnie do 10 iPadów. Po co aż 10 iPadów? Chodzi o to, że jeżeli muzyk ma na scenie iPada, to można mu przypisać odpowiedni priorytet, tak żeby mógł sobie sam realizować twój odsłuch przez AUX-y. Jest to bardzo wygodne, no i bardzo elastyczne rozwiązanie. Wszystkie swoje ustawienia, daną scenę możemy zapisać w presetach, przepraszam, w snapshotach. Wystarczy po prostu wybrać odpowiedni numer i sobie to zapisać. Tak jak mówię, iPada zawsze możemy wziąć ze sobą i wszelkich niezbędnych ustawień, ekwalizacji zrobić bezpośrednio na scenie, co jest naprawdę bardzo wygodne.